Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera 2. Kochani, już jutro Wigilia, także dzisiaj jeszcze, mam nadzieję, coś tutaj ugramy. Natomiast jutro odcinek będzie normalnie. Nie wiem jeszcze o której, pewnie wcześniej, bo nie chciałbym wieczoru wigilijnego zakłócać jakoś. No i zobaczymy. Natomiast, kochani, tutaj, kurde, idą orkowie i raczej Pig Barter zostanie zniszczone, niedobrze. Natomiast mamy tutaj mury, znaczy nie mamy murów takich, wiecie, żeby obronić się przed tym, ale spróbujemy w fortece Vortaga przejąć. Nie wiem, jak tam Azul, przepraszam. Karak Azgal sobie myślałem, nie? Karak Azgal też jest szczytem. Minus 60 i spadek. No niestety, nic tu nie zrobimy, więc kurde, trzeba będzie chyba... Patrzę, co tu się dzieje w ogóle jeszcze. Kliknąć tutaj tyle, bo nasz mistrz śmierci Snikcz jest tu i się kurde uzupełnia. No, mroczną twierdzę przejęliśmy. Ty mój miły Liwie. No właśnie, ciebie będziemy szkolić w ogóle jako atak na jednostki, specjalista. No, to będziesz taki na mapie. I zastanawiałem się, czy go nie nazwać, kurde. Jako wiecie, na mapie. Bo ta nazwa się przyda. Kurde, no co jest grane? Nie mogę otworzyć nawiasu. Mogę zamknąć, ale nie mogę otworzyć. O! Zrobimy ten nawias. Dobra, na mapie, bo wtedy będzie to widać tu, widać, że na mapie jest, nie? I wtedy będę wiedział, kto jest w oddziale, kogo nie wysyłać na misję, a kogo wysyłać. Dobra, koniec bzdur. Klikamy turę. Ci skurczybykowie niestety zaraz coś wykombinują dziwnego. To jest pewne. Wdrożono intrygę. Klan Mulder, no i uwaga. Oblegają. Oblegają. To nie jest zły pomysł, ale wiecie co? Niech oblegają. Niech oblegają. Powinniśmy sobie poradzić, wydaje mi się. Mamy trochę jednostek. Mamy przede wszystkim te jednostkę spadźwiertnicy. I wydaje mi się, że damy radę. Trochę mamy tutaj mało tych jednostek, ale powinniśmy dać radę. Tego nie jest aż tak dużo. Przede wszystkim ich wystrzelamy, więc... użyć... Nie, jedną sobie weźmiemy więcej. Jedną jednostkę klan braci. Dobrze. 23, całkiem nieźle. No i właśnie, kwestia jest tego, że spadźwiertnice, oni są całkiem szybcy. I zastanawiam się, czy nie wiercić się tędy. Może, wiecie co, część jednostek... Powinniście być ukryci w ogóle chyba, nie? Czy nie? Nie. Znaczy macie możliwość bycia ukrytym, więc damy was tu. Mamy posłańców nocy. Zróbmy tak może. Raz, dwa, trzy. Triady. W sumie triady do was. Tu. I tu. Dobra. Więc tu będziemy strzelać. Chociaż wy też możecie już kurde strzelać stąd. To nie jest głupi pomysł. Tu. Jeden, dwa, trzy. Czwóreczka na tyłach. Spacz wiertnicę w sumie też tu. No i zobaczmy, kurde, jak to będzie. Go. Spacz wiertnicę tam. Wy możecie śmiało się wspinać z tej strony. Tak, jesteście ukryci. Zobaczcie, że jesteśmy ukryci tutaj. Go, go, go. Na górę. Mamy niby całun. Nie zadaje obrażeń. Co? Pancerz tu wrzucimy. Chodź. Na górę. Patrz, wiertnice idą, mam nadzieję. Wiecie co? Zrobimy tak. Was prześlemy tu. Was damy tu. Go, go, go. My
Myślę, że można by tu ich trochę rozgonić. Go, go, go. Jesteście za blisko niestety. Wydaje mi się, że w drugą stronę to zrobiłem. Nie, tego nie chcemy. Dobra, jak tu wygląda sytuacja? Całkiem nieźle. Chyba. Tu się przewiercamy, tutaj zaraz wejdziemy. Miejmy nadzieję. Ale tego wybuchu nie mogę tu zrobić. Oni zadają obrażeń, ale ich, wiecie, zmiecie, nie? Więc łatwiej będzie być może ich zaatakować. Jak tu wygląda sytuacja? Dobrze. Tu włączymy, jak tam snikczu. Dobra, mury przejęte. W sumie nie. W sumie nie. Bo tam, gdzie się wspinamy, niestety nie można murów rozwalić. Dobra, chodźcie tu. Chociaż, moment. Niestety nie mogę odpalić tego, wiecie. Specjalne umiejętności. Dobra, tu napierniczamy elegancko. Nie można zniszczyć murów, kiedy mamy tą bramę otwartą. Jest, jest, jest. Dobra, tu uciekają, tu zrobimy akcję. Kiedyś to można było obracać. Ale mogę chyba. O, dobra. O kurde. Go stąd. Co wy się patrzycie? Atakować. Przynajmniej nie zostali zniszczeni. No to trochę, mam nadzieję, ich zapał ostudzi. Mamy kolejną wyrwę. Więc spoko, go, go, go tu. Tu w pożo chyba jest, nie? Bo ich trochę zabraliśmy stąd. Go. Dobra. Ci dostają. Złazić tu. No troszkę obrażeń dostajemy jednak, niestety. Quick. Co jest? Strzelać. No, starczami wiadomo idą, ale... Dobrze. Co to za mgła? Tu jest w pożo. Tak, atakować tych. Triady.
Gdzie ty jesteś? Zabijcie ich i tyle. To jest zły pomysł jednak. Jest, jest. Dobra, ci sobie powinni poradzić. Już teraz. Dobra, chodźcie. Tyle. No powiem szczerze, że taka sloppy, jak to się mówi. Walka, no ale... Ale się udało. 147, kurde, jednostek zabitych. 33, 8... No dużo ich nie było też, ale... Ale no 70, 80 tutaj, kurde. Całkiem nieźle im poszło. No, sporo strat, ale... Ale wszyscy przeżyli. Rynsztokowcy, skurczybyki. To ta jednostka, która tam została prawie... 120, słuchajcie. Mamy chyba jedzenia full. Zawodzący proporzec. No. Poziom 10. Wiecie co? Bo to jest w sumie... Stolica. Zrobimy sobie to na trzecim poziomie. Ciach. Dobra, mamy ogno nożowników. W sumie, słuchajcie, gdyby ich sferbować, to by nie był głupi pomysł. Potrzebujemy jednostkę jeszcze taką, wiecie. Do walki wręcz. Skryj, schowaj. Kruszki w umowie. Weźmiemy kruszki w umowie. Albo... Przebiegłość mapy. No, weźmiemy ten zasięg ruchu na mapie kampanii. Pancerz ciemności. Szczurzy skok. Prędkość, skradanie, ukrycie, toksyczny deszcz. Tatajskie bomby, skrywające bomby, całą cieni. W sumie... Minus 48 prędkość i dyscyplina. Spoko. A chociaż moment. Bo chciałem zobaczyć, czy mamy uzupełnianie, ale to nie tu. Dobra, weźmy całą śmierć do końca. Wtedy weźmiemy mobilność i inne rzeczy. No. No i dobra. Chwilkę tutaj musimy niestety odpocząć. Nie mam pojęcia, jak z tym się rozprawimy, ale... Oni dostają... Właśnie, bo oni nie mają tego. Już twierdzy żadnej. Więc oni dostają obrażenia. Co prawda malutkie, ale zawsze. 10 tysięcy, słuchajcie. Tylko mały, mały przychód mamy. Więc coś z tym trzeba by zrobić. No właśnie, co my tu mamy? Klan braci. W sumie... Mury by się przydały, ale... Ta pulta zarazy... No, w pieniążek pójdziemy. Tutaj. Brak skażenia i przychody. Dobra, to zostawmy sobie. Triady Eshin, czarownik i posłańcy śmierci. Cztery koła, wiecie co? Wydaje mi się, że warto. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale... No nie robię kolejnej armii, no bo mnie nie stać na to, nie? Wiadomo. Z przychodem 700, no to to jest niestety. No tutaj trochę nam zabrali przychodu, ale mam nadzieję, że nie zaatakują teraz. Chcę morawego wiatru, wiecie co? Może kawałek chociaż, bo to trzeba będzie odbić. 36. Znaczy minus 36 było z tego względu, że przejęliśmy tamten, ten, nie? No dobra. No właśnie, kurde. Myślę, że z tej strony was przerzucimy. Właściwie to wy możecie być tu. Nawet. Reszta myślę, że po tej stronie faktycznie gdzieś tu. Nie wiem jeszcze jak, ale jakoś na pewno oni mają łuczników z tej strony, więc w sumie na środku. Dobra. Gdzieś tu.
Zwykli klan bracia. Może tu? Tu mamy włóczników. I tu mamy bombardierów. No dobra. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Go, go, go. Oczywiście nie mamy tutaj przebicia pancerza, z tego co rozumiem. Mamy przebicie pancerza. No, całkiem niezłe te obrażenia, jak na garnizon. No tylko zobaczcie, kurde, amunicji ile poszło już, nie? Na jedną jednostkę. To będzie surprise. No, tam ci już zostali. No, przegramy to, wiadomo. Ale. A tyły. Uciekać. Może tam? Wyjdźcie stamtąd. No, tyle. Ci się w miarę trzymają, nie? Wracać do walki. Gościu napierdziela jakimiś czarami. Chcesz jedną jednostkę? Nope. Moi wojownicy się zbierają, bardzo się cieszę. Go, go, go. Tak, strać manę na ten. Na bzdury. Trochę tu, trochę tam. Dobra, wspomóżmy tam może. Jak będziemy strzelać w biegu.
No, tutaj słabo niestety. No, tyle. Oj, zdecydowana porażka. Dokładnie, tak jak przewidziałem, no bo tutaj nie było co. Ale no tam w sumie. 4 jednostki nawet. Kurde. No wiadomo, teraz idziemy tam do nich i zniszczymy. Natomiast oni będą mieli jeszcze turę na replenish, kurde, niestety. Plądrowanie. Dureń. Rośnie wraz z wieściami o kolejnych podbojach. Strzegają moją potęgę nawet najgorsi. Frakcja zniszczona, no to niestety. Kurde, miałem się z nimi skonfederować, co? Dobra, zniszcz kolejne osady. I teraz. Pytanie, czy stąd będę mógł przejść? Wydaje mi się, że nie. Kurde. Dobra, zostańmy tu. Trochę się zreplenishujemy. Tam lepsze. Właśnie pick barter, kurde, to było to. Żeby go, kurde. Dziabnąć. No niestety. Mam nadzieję, że czegoś innego nie zabiorą. No, z tym się wstrzymamy przez moment. 4000, wiecie to. Zostawimy sobie te pieniądze na razie. Na inne rzeczy. Bo oni to przejmą. Nie mają teraz prowincji żadnej chyba, nie? Z tego co rozumiem. No powinni to przejąć w ogóle. Więc jak nie przejmą, to są durniami. Ich zniszczymy za moment. No. Ale jedną jednostkę im zniszczyliśmy. Nie bardzo rozumiem tego zachowania tutaj. To jest spoko. Nawiedzony las mamy, słuchajcie. Można by drewny, brak skażenia, minus 1. Ale najpierw chyba mury zrobimy, wiecie. Mamy 6000. Mroczna twierdza, tak, bo tutaj też mury potrzebujemy. I dobra, zobaczmy, czy jak się przeniosę tu. No, ops. Ops. Nie, mogę kurde ich zaatakować, niestety. No dobra, nie to nie. Także atak na jednostki 54%. Ranny bohater 6%, kurde. Sukces. Elegancko. No, plus dostają troszkę. Pięknie. A specjalistę najpierw weźmy, żeby to było tańsze. Nawiedzony las. Dobra, zróbmy to. To jest 2000 w sumie. Wiecie co? Ulubiona skała. Niech tutaj to się zwiększy troszeczkę. Żywność niech się zwiększy oczywiście. Technologia za jedną turę. Tempo uzupełnienia strat będzie większa. Posłańcy utrzymanie, koszt werbunku. To by było dobre, albo to, bo ten prędkość, kurde, jest ważna dla nas, niestety, jako posłańców nocy. No i tu. No i potem, jak tych zniszczymy, to prawdopodobnie pójdziemy albo na krasnoludów, albo tutaj, do naszego przyjaciela Malusa. Tylko pytanie, czemu go, kurde, jeszcze nie widzimy? A on tam walczy z tymi, z jaszczuroludźmi. Tam są jeszcze jaszczuroludzie tutaj. Jakaś taka frakcja. Obóz wypadowy. Dobra, generator zrobiony 800, tempo uzupełnienia strat większe, otrzymanie zlecenie, spoko, plus krzepiąca intryga, całkowicie przywraca zdrowie, to jest bardzo fajna sprawa. Tylko niestety, no 30 tur odnowienia to tak sobie powiedzmy. Mamy to. No dobrze, no. Halo, zasadzka. Moment. Moment, bo ja tutaj jeszcze nie skończyłem z tobą. Sukces. Tak jest. Atak na jednostki i. No.
I zasadzka jeszcze raz. No trochę się uzupełnili, powiem szczerze, ale zagramy sobie to, bo to będzie fajna sprawa, myślę. Dobra. Standardowo atakujemy tutaj, tu atakujemy jednostki strzelające, tutaj śmiało niszczymy wielkiego szamana, no i tutaj w razie czego mamy osłonkę, także... Go, 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 oczywiście tamci są jeszcze, ale to nie szkodzi. Go, go. Plus tutaj mamy... dziabnięcie. Dziabnąłeś? Nie. Gdzie stary? Tutaj... dziabną. Wiesz co? Wbij się tu. Na bossa. Go, go, go. Dobra, Lord nie żyje, tak jak się spodziewałem, ty uciekaj. Wyłapcie kulkę. Plus mamy toksyczny deszcz, pamiętajmy. No i pancerz dla naszych. Uciekaj, kurde, stąd. Uciekaj, kurde, stąd. Że napierniczaj się shurikenami. Też nie uciekają, dobra. Powinien być w zasadce, to jest tyle, nie? To mi się wydaje, że to jest tyle. Kurde, no właśnie, tu mamy problem z tym niestety. Z tą jego, kurczę, skrytobójczą mocą, bo przeciw jednostkom niestety nie jest wesoły. Tutaj jeszcze mamy, wiecie. Ten wir oraz też jest wybuch chyba jako umiejętność, tak żeby po prostu rozpierdyknąć formację wroga i uciec. No przynajmniej żyje. Żywności mamy sporo. Wiecie co, w sumie weźmiemy skarbiec chyba. Weźmiemy skarbiec. Nie, uciekł gościu jednak. Pewny siebie napastnik w trakcie ataku. No... dobra. Mam nadzieję. Gdzie za moment? Weź wyjdź na moment. Nie chcę cię stracić. Dobra. No, uzupełnimy się tym razem. Trochę jedzonka. I frakcja zniszczona. Kamień świtu. Odporność fizyczna. O kurde. Chodź tu z powrotem. Kamień świtu. No. Natomiast... co mieliśmy tu? Magiczna ochrona. A, możesz sobie wziąć. Jakieś mamy ciekawe rzeczy? Chyba nie. Jeszcze ty, mój miły, sprawdzimy. Może coś ci damy, może nie. Nie. Nie, za mało niestety. Ale przynajmniej, kochani, teraz mamy... to jest w sumie dobre. Wiecie co? Weźmiemy to. Im szybciej, tym lepiej, bo brakuje faktycznie przedmiotów. Moment, masz dwa poziomy. Śliscy. Koszt werbunku. Prędkość jednostek piechoty. Zwinny unik. To by było dobre. Kruczki w umowie weźmiemy teraz. Bo nam da nam to spory przychód. Dobrze. Mobilność dla ciebie. Chyba, że... a nie, ty nie masz, dobra. I ty, mój miły, uzupełnij oddziały, ale jeszcze nie. No, to ci trzeba dać. O, im szybciej, tym lepiej. No. Dobra. No i ty, mój miły,
Pójdziesz powoli tam, żeby dowiedzieć się, o co chodzi z krasnoludami. Tutaj natomiast szybko mury rozbudujemy i w sumie... I w sumie spoko. Dobra. Pancerz dla klanbraci, to są 4 tury, słuchajcie. Trochę klanbraci mamy, ale wydaje mi się, że utrzymanie weźmiemy. To jest 8 tur, ale wydaje mi się, że warto. Co tam? Sojusz obronny. Sojusz obronny można by w sumie wziąć. Jeżeli ich ktoś zaatakuje, wydaje mi się, że tak będzie. Natomiast oni są daleko. Clan Scryer, tylko trzeba by podpisać umowę. Wydaje mi się, że port mamy. Tam na dole. Nie, nie ma... O kurde, nie mamy portu. I co teraz? Jest jakiś port w pobliżu? Tu trzeba by faktycznie Malusa, kurde, dziabnąć. No, zobaczcie, to są jaszczuro ludzie. Jak ich niszczą! Dobra, idziemy na Malusa. Oj, oj, oj. Jak tu można się przed tego przedostać? Tędy, no. Tędy na dół. Mam nadzieję, że się uzupełnimy, tylko pytanie właśnie teraz. No. O kurde. Sporo ich tu. Ło, jeszcze tutaj, kurde, Kalida idzie. O, masakra. Wiecie co, wstrzymamy się chyba z tym. Produkcja. No dobra, jeszcze produkcję można by tam gdzieś zrobić, ale... ktoś nas lubi tak, żeby handlować? Nie. Mam pytanie, czy Karak Azul coś, kurde, nie wykombinuje i nie przyjdą do nas? Jak oni by przyszli do nas, to by było słabo. No dobra, no to w takim układzie nie wyruszam tam, tylko wyruszamy tu. Zobaczymy, co się wydarzy. Zyskaj wenami, bohatera, umiejętność klanu Eshin, siła ostrzału, nie. Nie, w sumie nic nie ma ciekawego takiego. I tyle. Dobrze. Niech ona pójdzie stąd, nie chcę przejąć te wyspy dla siebie. Jeżeli tam jest, kurde, Malus i Malusa pierwszego chyba pokonamy. W każdym razie spróbujemy. Plus masz level kolejny, mój miły, skruszenie kości. To jest ultra umiejętność, ją trzeba bardzo szybko wziąć. Obrona w zwarciu, prędkość, wigor, no. Dobrze. No tu zobacz, co się dzieje. Malus, kurde, nic nie robi. Zobaczcie, co on tutaj kombinuje. Ja wiem, że wchodzę na wasz teren, ale i tak będziemy mieć tutaj ten. Nie mogę tu wejść nigdzie? Chcę tu wleść. Targnięcie, nie szkodzi. Dobra. No, mury. No dobra, jak idziemy w ekonomię, to idziemy w ekonomię. Nie ma co się zastanawiać. Za dużo. No. Katapulty, rynsztokowcy. Już mury mamy. No właśnie, kwestia jest murów też. Pom. 160 przychodu, ale zastanawiam się. No właśnie, jest minus 4. Tury do osiągnięcia nadwyżki. No właśnie, wiecie co, zburzymy to, zrobimy te nory. Płynie Malus, słuchajcie. Jakby Malusa tutaj ciapnąć, co prawda on ucieknie. Kurde. Właśnie, zlecenie. Zapomniałem kompletnie, ale mamy jeszcze 7 tur. Od klanu Scryer. W sumie można by, to się wyrówna. Molder z Pestilensem. A kurde. Tak, to jest to?
Tak. To jest to. Mamy na minusie, ale... Właśnie, nie mamy kurde nikogo innego. Można by zwerbować kogoś na moment. Naszego Vectika. Tak zrobimy. Tak. Plus ty pójdziesz tu. No i jesteśmy na plusie, no i tu mamy dwie tury. Pytanie, kurde, czy nam się to uda zrobić. Ajajaj. Dobra, jak wygląda sytuacja? Bardzo nieprzyjaźni i spadek, to będzie wojna za moment. Karakazul też nieprzyjaźni. Natomiast, kurde, chciałbym Malusa pokonać po prostu teraz i tyle. Chodź tu. Tu chodź. Z Nagarondem, kurde. Dobra, trudno. I tę, kochani, bitwę. Jak się domyślacie? Właściwie nie, dobra. Niech zakończmy ten odcinek tutaj na tym. Żegnaj, Malusie. Uzupełniamy się. Jeden. Dobra, zjedzmy go. Om nom nom. Mój pancerz i przebicie pancerza, słuchajcie. Dobra sprawa. I triady mamy, Eshin i kulomioty. No, trzeba będzie tutaj, kurde, zrobić jakąś taką tą. Mamy pieniądze w sumie. Mamy triady, mamy tych. Dobra. No właśnie, nie mogę się zwerbować, ale to nie szkodzi. Sztorm szaleje. A gdzieś nie szaleje? No dobra, trzeba zostać tu, gdzie jesteśmy. No chyba, żeby wyleźć na chwilę na zewnątrz. Ja się na ten. I się zwerbować. Wyjdź! Kurde. Niedobrze. No, ta obrona w zwarciu, kurde, jak teraz straciliśmy, to wydaje mi się, że warto. I odporność fizyczna 15%. Precyzja, mistrz przetrwania, obrona w zwarciu, uzupełnienie oddziały. Tak. No i kurde. Wyleś na zewnątrz. Nie, to nie. Jeszcze równina kości. A, właśnie. To mieliśmy zrobić. Moment. No. Wiem, że tu jest minus 2, ale ogólnie... Ogólnie tu jest na 0, nie? Tak, minus 57 i na 0. Więc to zostawmy na razie. Natomiast równina kości, tu faktycznie potrzebujemy budynek, ten... Platformę Gnębiciela, czy jak ona się tam nazywa. No. No i zobaczymy. Tutaj, kurde, jeszcze potrzebujemy tę górę. To jest Góra Szarej Wiedźmy, ale to... W sumie można by to, grzbiet pasterza, tam przejąć. To raczej jest puste, ale wolałbym chyba... Znaczy, wolałbym najpierw z Malusem i tutaj z tymi powalczyć. Mieć te... Przede wszystkim port. Tu jest port, nie? Tak, jest port. Mieć dostęp do handlu z innymi klanami i wtedy by to wyglądało sensownie. No, teraz mamy co prawda 1900 przychodu. Przejęcie żywności. Zwiększa tempo badań o 20%. Włam się. A w sumie wiecie co? Można by tego użyć w sumie. Wykradnijmy im coś. Wiadomo, że akcja udana. I co dostaliśmy? Zaklęta tarcza, pancerz i obrona w zwarciu. Spoko. Nie ty, Kalido, tylko tu. Bo mamy Fir Ostrzy, pancerz i spaczony pancerz. To jest dobre. Dobra. A wiesz co? Mecha Trybikowi damy, bo... bo on potrzebuje tego. No.
Także te triady i kulomioty sobie zwerbujemy. Ale to już, kochani, w następnym odcinku. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro w Wigilię. Trzymajcie się, pa, pa.